Wczoraj cały świat obiegły obrazy, zdjęcia, nagrania, wideo z Buczy, z zbrodni, jaka została dokonana w sposób bestialski na ludności cywilnej, na kobietach, dzieciach, starcach. Nie ma żadnych wątpliwości, kto odpowiada za ten zbrodniczy czyn. Są to ci, którzy tę wojnę wywołali, ci, którzy wysłali tam swoich żołnierzy. Szanowni Państwo, jako Polska, jako kraj będący w kręgu cywilizacji zachodnich, łacińskich, nie możemy stać z obojętnością. Jako Sejm przyjęliśmy już wprawdzie jednogłośnie i poprzez aklamację uchwałę nazywającą Putina zbrodniarzem wojennym. Czas teraz jednak na kolejne kroki. Jako Konfederacja w całości apelujemy do władz Polski o to, by rozpocząć wywierać stanowcze naciski dyplomatyczne na opinię międzynarodową, przede wszystkim na Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, o natychmiastowe wydanie nakazu aresztowania prezydenta Rosji i jego kacyków. Stanowcze działania polskiego rządu w tej sprawie na forum międzynarodowym będą czymś więcej niż tylko sloganami i apelami o powołanie komisji do spraw ludobójstwa. To będą realne działania wobec zbrodniarza, jakim jest Władimir Putin. To, co stało się w Buczy, powinno być jasnym sygnałem dla wielu polityków. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił już byłego prezydenta Francji Sarkoziego i byłem kanclerz Angelę Merkel do Buczy, żeby zobaczyli bezpośrednio, do czego doprowadziła ich prorosyjska polityka. Wydaje mi się, że takie zaproszenie może być wystosowane także do niektórych rzekomo polskich polityków. Szanowni Państwo, aresztowanie zbrodniarza Władimira Putina i jego politycznych kacyków jest rzeczą jedynie słuszną i jest także naturalną konsekwencją uchwały, którą przyjął polski Sejm, która nazwała Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Takich ludzi jak Władimir Putin, takich zbrodniarzy należy aresztować, osądzić i ukarać. W taki sposób powinny działać, takie decyzje powinny podejmować wszystkie cywilizowane państwa, państwa, które dzisiaj nazywają siebie jako elementy cywilizacji Zachodu. Słusznie wczoraj poseł Artur Dziambor w mediach powiedział, że największą zdobyczą ostatnich lat naszej cywilizacji nie jest internet czy iPhony, tylko jest pokój. Tylko jest rozwiązywanie problemów, sporów na drodze dyplomatycznej, na drodze pokojowej, na drodze dyskusji, a nie na drodze wojny i tym bardziej nie na drodze mordowania niewinnych ludzi, kobiet i dzieci. Niemniej jednak Polska powinna być państwem, które pod tym względem daje przykład. Polska powinna być państwem, które jasno mówi, że nie ma zgody na tego typu zbrodnie i tego typu zbrodnie musi potępić cała społeczność międzynarodowa. Nie tylko nasz kraj, ale wiele innych państw, które będą domagały się aresztowania zbrodniarza Putina. To utrudni mu chociażby wyjazd z kraju, to utrudni mu funkcjonowanie na arenie międzynarodowej i to będzie bardzo dobra decyzja, która powinna zostać podjęta nie tylko wobec niego, ale zaznaczamy, że także wobec jego politycznych towarzyszy, którzy przykładają rękę do tego, co zdarzyło się w Buczy, do tego, co dzieje się w Mariupolu, do tego, co dzieje się na wszystkich terenach zajętych przez Rosjan. Aresztujmy tego zbrodniarza, domagajmy się tego na arenie międzynarodowej jako Polska. To leży także w polskim interesie i to także jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o nasze sumienia, sumienia ludzi, którzy nie zgadzają się na tego typu akty przemocy i zbrodni. My, Polacy, szczególnie możemy uznać to za rzecz symboliczną, bo wczoraj, 3 kwietnia, to była rocznica pierwszej wywózki do Katynia, gdzie mordowano polskich oficerów, gdzie Sowieci mordowali polskich oficerów strzałem w tył głowy. Dokładnie tak jak w Buczy. Niestety Rosja dzisiaj niesie to zbrodnicze dziedzictwo, neosowieckie zbrodnicze dziedzictwo, niesie i stosuje je, wciela w życie. To jest coś, o co musimy zabiegać w swoim
najlepiej pojętym narodowym interesie. To jest polska racja stanu, żeby Moskwa tę wojnę przegrała i żeby zbrodniarze kontynuujący dziedzictwo, które właśnie Polacy tak mocno doświadczyli w XX wieku, żeby zostali ukarani.